Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kontynuujemy serię speedruna czyli Gram w szachy na 10 minut. Komentuję te ruchy, to są różne poziomy. Przypominam, że zaczynaliśmy od 300, rankingu 300. Kończę serię, gdy nastąpi już 10 porażek. Na ten moment no, nie było żadnej porażki, ale już dwa razy chyba było w miarę blisko. Moi drodzy widzowie, w maju będą trzy duże wydarzenia. Śledźcie uważnie social media i YouTube'a. Będę to wszystko ogłaszał. Fajne rzeczy się będą działy, ale więcej nie zdradzę troszeczkę. Jeszcze przytrzymam Was w niepewności. Ale pierwsze duże wydarzenie już się odbędzie 11 maja online. No, i tyle w temacie. Po prostu jedziemy dalej i gramy na 10 minut. Mamy przeciwnika 1704 D4. Zagrajmy sobie skoczek F6. O, dobrze się, dobrze się trafiło, że mamy gońca na G5, czyli atak trąpowskiego. Najlepszą odpowiedzią w ogóle na trąpa jest zagranie ruchu D5, z tego co dobrze kojarzę. Ja sobie trochę tutaj przystawię monitor, żeby dobrze działało. Ok. Skoczek na D2, prawdopodobnie tutaj jakieś opcje będą przez białe szlifowane. Ja myślę, że zagram gońcem na F5, czyli tak jak uczyli wszyscy, wyprowadzamy jak najszybciej figury tutaj będę pilnował. Ok, I już widzę, że goniec B5 nie jest najlepszą drogą. Zobaczcie, że ja sobie teraz elegancko, z tempem, zagrywam pionkiem, łącząc tego piona i tak to było w moich planach. W ogóle przeciwnik widzę, że chyba gra dosyć szybko, goniec A4. Mógłbym go oczywiście przepędzić, nie muszę tego robić od razu. E, mogę przepędzić sobie tego gońca, ale też mogę zagrać na przykład ruch E5. Wykorzystam to, że nie ma skoczka na F3 i po prostu uderzę pionkiem do centrum. Ok, posunięcie na C3, szybko zagrał przeciwnik, koniec na D6, przypilnuję sobie bardziej pionka, jest wybicie, wybijamy to skoczkiem, rzecz jasna, zobaczcie, mam świetny ruch na D3. W ogóle przeciwnik strasznie szybko zagrał, więc wykorzystujemy te akcje, akcje. wykorzystujemy te szanse i zbijam na B2 z widełkami, tutaj atakuję, to nawet nie trzeba za dużo myśleć w tym układzie, przeciwnik na pewno zagra Hetman B3. Zagra Hetman B3, no i ja wtedy będę z tym skoczkiem musiał coś zrobić. Znaczy, mogę zbić oczywiście tutaj. Mogę jeszcze wtrącić szacha. Myślę, że to będzie dobry układ. Goniec pojawi się w bardzo ciekawej pozycji. I tutaj po prostu zbijam gońca. Dobra, przeciwnik odbił. No i myślę, że kulturalna roszada. Nikomu jeszcze tutaj nie zaszkodziła. Więc jest roszada, jest pionek więcej, jest król zderoszowany. Partia powinna się skończyć szybko. Bardziej doświadczeni gracze na pewno czarnymi sobie dadzą radę, bez większych problemów. Dobra, tu jest A, tak, jasne. Goniec, uciekam sobie na A6, aby jednak tu jeszcze pilnować, tak przy okazji. Oczywiście odejście tutaj też byłoby pewnie w porządku. Jak przeciwnik mnie nie zbije, to ja będę mógł zastosować goniec E7. Nie muszę tego robić, mogę też chodzi o to, że on może mi po prostu wybić i zepsuć strukturę. Tylko, że jak ja wybiję hetmanem na F6, on mi wybije i zepsuje strukturę, no to nie będzie krzywdy, gdy już nie ma hetmanów na szachownicy. To jest troszkę łatwiejsze. No gość widzę, że gra bardzo szybko. Myślę, że. Myślę, że zagram bierze E8. Jak nie zbił, to jeszcze pozwolę mu to po prostu wybić. No dobra, wybił, to wybijamy hetmanem. Tak jak mówiłem, tak zrobimy. On na bank wybije, jestem przekonany. To czuję to w kościach, tak jest, poszło para gońców na parę skoczków. Tutaj pionki nieco zepsute, ale zobaczcie, że no dobra, skoczek idzie na f 5 może tak zagrać. Zagramy sobie gońcem, żeby sprytnie tutaj zaatakować i wybić pionkę. Mam jasny plan taktyczny i sobie to będę stosował. No dobra, przeciwnik coś tutaj chce zagrać, niech sobie próbuje. Zagramy tak, zbiję z szachem, a następnie mam goniec na D3 z atakiem na. Skoczka i na wieżę. Jasne, że mi jakiś tam pionek wisi, tu jakiś szach może nastąpić. Ja zawsze zagram tu, będę atakował, będzie wisiała wieża. To jest prosta, myślę, że taktyka z atakiem na dwie figury. E, jasna sprawa. No dobra, król G7. Atakujemy tutaj. Dobra, on chce, żebym ja wybił, i on wybije mi tu. No dobra, zgadzam się na to, bez problemu. E, I teraz wieża B8. Tutaj e, jest broniony pionek. Grożę matem na B1. Bardzo szybko przeciwnik grał. No i dobra, w sumie dobrze że się partia szybko skończyła. No rewanżu to ja nie chcę, bo będzie zbyt szybko. Przejdźmy do kolejnej partii. 1779. No i fajnie, mamy G3, więc sobie zagramy posunięcie E5, czyli tradycyjnie tutaj pionkami do centrum. To jest dobry moment, żeby pokazać Wam, jak grać pionkami. Kami. Co jest w ogóle? Co oni tutaj wyprawiają? Co to jest za ruch F3? To jest kompletna bzdura. No dobrze. To jest bzdura, trzeba to wykorzystać. Słuchajcie, nie będę za dużo kombinował. Skoczek na F3. Dobra, kusi mnie bardzo zagranie teraz H5H4. No, i jak mnie kusi, to tak zrobimy też właśnie fajnie atakować przeciwnika tutaj po tym skrzydle, gdy on robi sobie domek taki dziwny domek, można powiedzieć. I teraz jeszcze bardziej mnie kusi zagranie H3. Zrobię to tylko dlatego, oddam tego pionka, żeby mieć otwartą jednak tutaj linię. No dobra, goniec na C5. Będę chciał tutaj zbić z szachem i zbić gońca. Zobaczymy, czy dostrzeże przeciwnik. Chyba dostrzegł, ale kolejny skoczek wychodzi do akcji. Myślę, że to są ważne momenty. Nie ma ruchu d4 w tym momencie. Poza tym, im szybciej wyprowadzimy figury, tym lepiej. Jest ruch c3, czyli jest przygotowany plan pod tytułem d4, więc my zagramy d4. Przykisimy tutaj tego pionka w centrum. Jeżeli będzie jakieś przepchanie, to mam tutaj wybicie i cały czas te pułapki grożą przy wybiciu na f2. Więc podsumowując te 9 ruchów, przeciwnik zagrał źle. My sobie zagraliśmy prawidłowo, nie znając żadnego debiutu. Znaczy, nie znając debiutu w tym układzie, bo to nie jest akurat w tym momencie potrzebne, tylko znajomość ogólnych zasad. No dobrze, jest Hetman E2, to jest planowane bicie z szachem. Więc teraz albo zagram goniec E6. Myślę, że koniec E6 zagram, tak po prostu. Jest ruch D3, więc to mi daje teraz pole do popisu i opcja wbicia na E3. Tutaj będzie słabość, ale. Bardziej mnie właśnie interesuje wpakowanie się tutaj skoczkiem. I goniec na D4 będzie stał wyśmienicie. Więc teraz trzeba rozwiązać kolejne problemy debiutowe, czyli zrobienie Roszady. Nie chcę tej Roszady robić, ale zestawię na przeciwnika pułapkę. Bo jak zagrałem tak. On zrobiłby roszadę, to dałbym mata na h2 Tylko jak zagram tak, on jeszcze mi może zagrać tak Ale jakieś takie szachy grożą No dobra, zagrajmy hetman d6 Trochę nietypowo Ale może skutecznie Raz, że atakuje tam wieżą tego pionka Dobra Zauważył przeciwnik Zrobimy w takim razie długą roszadę Przy okazji ta długa roszada istnieje Co już rozwiązuje problemy Z królem W debiucie Dobra, jest yy, skoczek E4, ja to po prostu wybijam. Prosta sprawa, za chwilę Hetman G3, Hetman B4 grozi. Yy, pytanie, czy on odbije? No, musi którymś z pionków raczej odbić. Zderoszujemy króla. Yy, może też, w sumie, tutaj chyba mogę zagrać i zdobyć, yy, tak, co, tak powiem, figurę. No dobra, szach. Tu jeszcze się wieża otworzyła. I przy okazji atakuje pionka na B2. No jak zagra Hetman, to mam nawet goniec F2 taktyczne zagranie. OK, no to bijemy. Myślę, że to jest sprawa prościutka. Wybijamy, wieża wchodzi, goniec wchodzi. No i wieża D2. Więc tu, jak wybiję już Hetmana, to już powinno się wszystko ładnie wygrywać bez większych problemów. No, ale tutaj widzę, że to przeciwnik jeszcze gra. Zagramy g5. Zobaczcie, że tu mam teraz takie fajne zagranie Hetman f4 przy okazji. No właśnie, więc sobie zagramy tutaj Hetman f4. I myślę, że wymiana kolejnej ciężkiej figury to jest dobry pomysł, gdy mamy taką przewagę. Więc z tego skorzystam. No to jak przeciwnik nie chce, a to może ja dam szacha przy okazji. Tu Hetman i tu będzie, tu król i chyba Hetman e3. A, tak przy okazji się udało. Dać tego mata dosyć szybko. Chyba, że przeciwnik ucieknie na F2. No to wtedy ok. Może zagramy na D2. Damy szacha, żeby tu z szachem wybić. Dobra. No i co? Yy... No powiem szczerze, że nie wiem w sumie co zrobić Zbiję pionka i będę szedł pionkiem do pola przemiany. Najprostszy plan, chyba. Nie ma tutaj co kombinować. Tym pionkiem lub tym pionkiem. Bez znaczenia większego w tym układzie. Aha, tutaj mogłem dać szacha i wziąć wieżę, no właśnie, to teraz widzicie. Jak troszkę za szybko sobie zagrałem, jakiś sobie plan, plan tutaj ustaliłem, to zapomniałem o tym normalnym, prostym posunięciu. No ale to tak zwykle bywa, dlatego warto, jak mamy trochę czasu, to sobie warto pomyśleć. Zagramy sobie E4, gram z zawodnikiem 1840, no więc fajnie. No i może Gambit Królewski, czy nie Gambit Królewski? Może gambit królewski. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. I ja lubię bardzo grać goniec na C4. Po szachu hetmanem. Goniec C7 to jest jeden z moich ulubionych ruchów. Fajnie zagrał. Podoba mi się. Zagramy sobie skoczkiem. Szach może nastąpić też, bym tak zagrał. I teraz pytanie: Czy nie zagrać tutaj ruchu G3? Powiem szczerze, nie, nie znam tego teraz w tym momencie. Wiem, że król F1 można. Ale jak zagram G3, on mi zbije. Ja zrobię Roszadę. Bardzo się otworzy pozycja, będzie bardzo ostra pozycja. Zagrajmy tak, zagrajmy tak i zróbmy roszadę. Eee, I teraz co dalej? Jak zbiję, to krucha 1 ale będzie jazda. Ale będzie jazda. Oddałem w siódmym, po siedmiu ruchach ja już mam tyle pionów mniej. Ale gość dobrze ogarnia temat, słuchajcie. Oj, bardzo dobrze ogarnia temat, gościu. Chodzi o to, że on oddaje pionka za to, żeby jego goniec sobie zagrał na przykład na h3. Ok, teraz pytanie jest takie, czy wybić to pionkiem i mieć szansę na szacha odbić pionka, czy odbić gońcem i tam dalej atakować na pole f7. Po odbiciu gońcem jest, czy jest bardzo sprytny skoczek f6, ale chyba nie, bo ja mogę tu, on mi tu, chociaż nawet mogę nie zbić na f7. Nie, 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 nie. Myślę, że gońcem odbijemy. Zachowajmy figurę jednak w szyku. Żeby tutaj goniec jednak sobie mógł jakoś tam pograć Oczywiście tutaj goniec H3 mogło nastąpić No dobra, skoczek F6, czyli tutaj mi oddaje przeciwnik Mogę też zbić tutaj On odbije, ja odbiję I będzie bardzo ciekawie Z drugiej jednak strony Tutaj, tutaj Nie no, chyba goniec na F7 trzeba Powiem Wam szczerze, ostro się zrobiło. No i zbijemy sobie tutaj gońca. Jest związanie. Jak w tej sytuacji grać? E, policzmy materiał. Jest pionek mniej. Król się chowa za chwilę tutaj, więc chyba trzeba mm, grać figurami. Obronić tutaj. Dobra, jak zagram tak, to on mi palnie jeszcze tu. Więc będę musiał jakoś sprytniej pograć. Może Hetmanem zagram sobie na E2, bo jak mi wybije tutaj. To ja odbiję w razie czego będę bronił, oczywiście tutaj przy okazji jeszcze na F8 walne. No, i teraz brakuje mi wyprowadzenia figur. Tak, tak, jest tutaj posunięcie. Hetman H2 sobie przygotowałem. Więc w pionkach wyszło, że jest porówno. Ale pozycja czarnych jest, y, uważam, ciekawa. Ciężko mi ocenić, to jest bardzo trudne póki co, y, przynajmniej dla mnie w tym momencie. Zagram D3, no goniec musi sobie wyjść, musi tam próbować coś działać. Y, no i teraz tak, nawet goniec E3, żeby podeprzeć trochę pole na d4. Może wtedy sobie na przykład zagramy wieża f2, wieża f1, wieża g1, tego typu sprawy. No powiem Wam szczerze, ta partia chyba jest tutaj najgorętsza w tym, do tej pory, jaką rozgrywałem. Przeciwnik stawia bardzo duży opór, a y, mo, mo, może warto powiedzieć, że to ja staram się tutaj opór stawiać przeciwko niemu w tym układzie. Koniec e3, tak żeby mieć w zanadrzu tutaj bicie, dlatego że Pole F3 takie wydaje się bardzo newralgiczne, bo jak zaraz tam będzie kombinował G5, choć goniec pilnuje tego pola, więc chyba nie ma się czego obawiać. Póki co, yy, bardzo mi się chce zagrać takie posunięcie wieża F2 i wieża G1, czyli tymi ciężkimi figurami spróbować tutaj się nastawić na atak na przeciwnika. To będzie mój cel w tym układzie. No, i przeciwnik się zamyślił. No dobrze. Yy... No, jak ktoś lubi grać ostre pozycje, no to na pewno królewski gambit jest dla niego dobry. I teraz tak, skoczek chce się tutaj zakotwiczyć. Wszystko widzę, wszystko widzę, tylko czy ja mogę temu zapobiec. Mogę tak zagrać na przykład. Nie, nie mogę, bo tu dostanę plombę. No to mogę zbić w takim razie i spróbować wymienić figury. Wiecie co? Ja tak zrobię. Ten skoczek D4 bardzo taki paskudny mi się tutaj wydawał. Hetman wybije. W ogóle, czy ja mogę wziąć po prostu na czysto pionka? Czy ja nie dostanę tutaj jakiejś kontry? Skoczek tutaj będzie opcja wejścia. No nie podoba mi się, dlatego też myślę, że może taki ruch. Próba wymiany hetmanów myślę, że będzie dobra dla białych, z uwagi na to, że czarne mają bezpieczniejszego króla. A jak się wymienią Hetmany, to zawsze jest y, zmniejszone ryzyko ataku na króla bardziej odsuniętego, czyli w tym wypadku mojego białego króla na H1. No więc y, czekam teraz na decyzję. No właśnie, taki ruch powiem szczerze, no ruch jaki ruch? Proponuję po prostu wymianę Hetmanów. Y, nie widzę tutaj jakiejś innej y, opcji na. Y, patrząc tak szybko na to. No dobrze, i teraz tak. Y, hetman, hetman zagrał. Hetman wrócił. Może teraz tutaj spróbujemy. A może od razu może tutaj. Zagramy skoczek F... F5 od razu. Poprawimy figurę. Maty wprawdzie na G7 nie grożą. Tutaj. Bo hetman broni. Ale czasami jak tam się wieża zaplącze, to jest szach. Jak wybije, no to wybijemy. Skoczek na G4 już nie wchodzi. Po prostu wybijemy wieżą, i tam wieżę będziemy łączyć. No, tak wygląda troszeczkę tak w ten sposób, jakbym tutaj zaczynał y, przejmować małą inicjatywę w tej sytuacji. Jak to finalnie będzie? Zobaczymy. Tutaj grozi teraz bicie bardzo sprytnie. Hetman G5 z atakiem na skoczka, z obroną skoczka. On raczej G6 będzie musiał zagrać. Raczej, ale po tym ruchu będzie musiał uważać na takie posunięcie, na e 7. Poważnie bicie tutaj, a nie mogę skoczka teraz walnąć. Powiem jeszcze, że skoczek dla mnie był bardzo nie, bardziej niebezpieczny. Wezmę skoczka, bo teraz goniec musi stracić tempo. Jak goniec na przykład tutaj by zagrał, to ja może wymienię Hetmany na, na polu D5. Dobra, mimo wszystko teraz wymieniam hetmany, bo jednak hetmany mnie trochę tutaj e, uwłaczają, a jeszcze widzę taką opcję, właśnie jak wybijam tutaj, jak uda mi się dać szacha i zbić tego i te pionki połączyć, zdublowane, to ja będę miał przewagę. Po prostu w pionkach jest porówno, ale dysproporcja na skrzydłach jest duża. No dobrze zobaczymy jak tu przeciwnik sobie to wymyśli czasami istnieje taka opcja, jak on mi wybije ja wybijam i on zagra że f8 z rozpędu to dostanie szacha król h8 i ja zbijam na f8 z matem, tak czasami może być jak ktoś się tutaj yy, zaplącze no i sobie cierpliwie, cierpliwie czekamy na ruch przeciwnika Powiem szczerze, że w dzisiejszych czasach znajomość debiutów no jest ważna do pewnego momentu, oczywiście. Znaczy od pewnego momentu, może tak lepiej. Aczkolwiek, znajomość, znaczy umiejętność gry w szachy bez znania debiutu też jest ważną kwestią. Myślę, że najważniejszą, szczególnie dla osób początkujących. Słuchajcie, co on tutaj robił. On teraz tak prowokuje mnie do wzięcia piłka. Bardzo sprytny zawodnik. Naprawdę poziom jego jest tutaj. Myślę, że niezły, bo teraz tak, jak zbiję tu, on mi zagra wieżą i odbije mi na C2 z inicjatywą, wejdzie mi do obozu, więc ja pionka na C7 brać nie chcę. W tym układzie mogę odejść sobie tutaj na spokojnie, świetnie, skoczek E3 będzie prosperował, ale mogę też dać szacha i spróbować zdwoić tutaj wieżę. On mi może tam zagrać, skoczek wróci. No nie, no, no, jednak skoczek e3, zdecyduje się na skoczek e3. I teraz pytanie, jakbym wymienił wszystkie wieże. Co to będzie za końcówka? Czy skoczek będzie sprytniejszy, czy jednak goniec? Podprowadzę króla. Wielkiej filozofii w końcówce to póki co nie ma. Nie widzę nic konkretnego, żebym tam coś mógł podziałać, więc podprowadzę po prostu króla. To zawsze jest taki ruch przydatny, który robi się bez zastanowienia. Yy, jeszcze podprowadzę króla na czarne pole, to jest istotne, bo już będę miał jakby co, tak, jakąś tam opcję marszu. No dobrze, jest goniec na E3, na E6. Tu pionki już mogą maszerować, może być yy, niebezpiecznie. Myślę, że zagram sobie ruch A3. Może on jest zbędny, ale uwolnię wierzę od obowiązku bronienia tego pionka i tu przy wymianach. Co to będzie za końcówka, powiem Wam szczerze, nie wiem. Yy, przydałoby mi się wyrobić też dwa wolne pionki tutaj, skontrować. Tylko to w momencie, gdy na przykład wymienię dwie wieże. On może jedną wieżę wymienić. Dobra, nie wymienił, to jest dobry znak. Zagramy sobie d4, czyli już przygotowuję te pionki tutaj do tego potencjalnego marszu, ewentualnie ruch c4 jeszcze najpierw, żeby zagrać d5. To będzie w ogóle super układ. Więc tutaj jest walka pionów. Ja bym na jego miejscu też tymi pionami tędy szedł dosyć szybko, w połączeniu z gońcem to jest dobra broń. Ciekawe, czy przeciwnik. Znaczy, ciekawe, dlaczego tak nie chce grać z jednej strony, może coś się dostrzega. Dobra, nie chcę wymieniać tutaj mi wieżyczek, To jest spryciarz. Słuchajcie, spryciarz. Teraz, gdzie ja mam tego króla wstawić? Na E3 najlepiej, ze skoczkiem, jakby się zamienił tutaj król na miejsca byłoby świetnie, ale teraz zaraz jak zagram tak, on tak, ja tu, potem Pionka mogę zawsze tędy obronić. No dobra, zagramy sobie tak, yy, bo też chodzi o to, że jak on odejdzie końcem, ja będę mógł chyba tak zagrać. Aha, dostanę C5, bo no to zawsze jak odejdzie na przykład końcem tu, to zagram królem. Dami szacha, król pójdzie wysoko. Oj, może być. Zawsze tak mogę. Chociaż no powiem Wam szczerze, trochę dygam. Bardzo duży opór. Przeciwnik stawia bardzo duży. Dobrze gra, jak na 1840. To gra naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że na, na więcej gra niż na 1840 w tym, w tym wypadku. Jest i goniec na F7. Tutaj, tutaj, tutaj król i będzie groził goniec. A jak zagram tak, to tak dostanę. Na bank. A jak zagram tu, to też nic nie da. Tu, bo mi weźmie. Tu, 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 tu. Tu. Szaleństwo wieża E7 będę latał bez pionka wprowadzę wieżę, czy ja muszę łączyć te pionki? to jest pytanie jak zagram tak, on da mi szacha zagram tu hmm. no troszkę może za szybko teraz widzę też, u mnie są problemy tak mi się wydaje, a czas ucieka. Myślę, że E5 muszę zagrać. E5, C5 dostanę na pewno. Wtedy skoczek wejdzie, on zbije. No skoczek D6 koniecznie, wieża. Tutaj zagram. No trzeba podjąć decyzję, bo już jest 2 minuty 40 sekund. Gramy E5. Jak ogarnie przeciwnik C5, to jest naprawdę dobry gość. Naprawdę, to są takie fajne przełomy podważające tutaj. Pionki nie zagrał, ale szybko poszedł i nie zagrał tam. To ja gram tutaj teraz, bo teraz, jak zagra tak, to ja idę tu i grożę D5. Poza tym, jak zagra tak, to się też otworzy dla skoczka droga na E6. Tak mi się wydaje. C5 muszę, co? Żeby nie było tego C5. B4 mogłem zagrać jednak. No dobra, ale już poszło. Już poszło. Jak zagra teraz tutaj, to po prostu się cofnę. I skoczek znajdzie fajne placówki. Już w ogóle skoczek też na C4 może fajnie sobie podziałać i tego pionka atakować. Może jednak te C5 było w porządku. Wieża. Dobra, próbujemy. Próbujemy wymieniać jedną wieżę. To będzie na pewno dobry pomysł. O, w ogóle teraz to wieża G6 chyba nie, nie wypał, bo moja się wieża uaktywniła. Naprawdę tutaj skoczek F5 grożą już takie jakieś tam opcje. Skoczek D6 przede wszystkim też na pionka. No i nacisk tutaj na G7. Na pewno taki nieprzyjemny ruch dla przeciwnika. Formacja pionków się udała w centrum. Król aktywny. Dobra, zagramy b4, jakaś tam opcja będzie, dlatego żeby wieża miała tam drogę. Yy, przy okazji, a to taki ruch oczywiście. Dobra, yy, dobra, rozumiem cię, rozumiem. Skoczek d6, żeby spróbować tego piona wziąć i zrobić przełom. Tutaj wymiana jednej wieży nie ucieka, więc to jest dobre. Nie trzeba się śpieszyć z wymianą. Ale czasu jest mało. No i tutaj albo będę szybszy, albo nie będę. Powiedział, co wiedział, nie? Wieża B1 z opcją B5. Nie I widzę innej drogi gry na wygraną tej, w tej pozycji. Muszę tak. Ładnie się broni, muszę przyznać. Muszę trochę przyspieszyć, słuchajcie, bo robi się mało czasu. No idę królem aktywnie, aktywnie na F5. Tutaj. A może tu? Po prostu grożę wzięciem jednego pionka. Jeszcze szachem w ogóle grożę. Tutaj z biciem grożę. No, to tak, dużo gruźb jest teraz. OK. W ogóle największa groźba to jest bicie chyba na C6 i tam wjazd. I wjazd wieżą. No to mamy to. Mamy to. Przeciwnik jednak tutaj się już pogubił na końcu. Ale bardzo, bardzo dobra partia. Bardzo dobra partia ze strony czarnych. Naprawdę Gambit Królewski wzorowo. Według no wzorowo. No tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze zagrane, uważam. No tutaj teraz już nie ma nad czym oczywiście myśleć, bo. Z Matem. Król na g6 zrobił też robotę, jak widać. Dobra. No i lecimy z, może z ostatnią partią z, tej, z tego odcinka. E4. E4. No to C5. Troszkę obrony sycylijskiej. Może skoczek C6? D4 będzie? Goniec C4. No tak, proszę nie grać. To już wielokrotnie o tym ruchu mówiłem. Nie jest to najlepsze posunięcie. Z uwagi na to, że gram A6, tam takie bardzo proste rzeczy. Mogę nawet D5 teraz zagrać. Od razu na gońca. Bez żadnych problemów. Po prostu stępem sobie rozwijam figury. Nawet zostawię sobie tego skoczka. Myślę, że nie ma to ogromnego znaczenia na tym poziomie. Goniec E7, żeby nie było szacha, i szybko robię roszadę. Dokładnie tak, tu nawet się nie ma co zastanawiać. Nawet jakby wcześniej skoczek mi wszedł na E5 i związał, to ja zawsze mam Hetman C7 mogę na ten goniec D7 zagrać. Do dużo dobrych opcji jest. Dobra, jest ruch D4. Pogonimy tego gońca. To znaczy, spróbujemy rozwiązać opcję z tym gońcem. Wybił jednak, więc nie muszę tego pionka tutaj na D4 na przykład zbijać. No dobra, jest taki ruch. Może być taki ruch. Hetman C7 sobie zagramy? Nie, nie mogę. Bo jak zagram tu, to, to mi zbije. A jak zagram tak, tu, 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 a to nie bardzo. Hetman c7, tutaj, ja zbiję, on mi zbije tutaj, ja go nie zagram na... E6 i będę mu łapał wieżę? Ciężko będzie to wieżę złapać, ale spróbujemy. Tak intuicyjnie troszeczkę do tego podejdę. Jakbym miał, oczywiście, jakbym grał partię klasyczną, to bym głębiej się tutaj zastanowił nad tym ruchem, co nie musi nastąpić. więc też może nie ma sensu tracić jednej trzeciej czasu w tym momencie na taki ruch, który może nie nastąpić. Ale zwracam uwagę na to, że może być bicie. Ja zbiję, on po prostu mi zbije. I goniec e 6 chcę wieże złapać. Goniec G5, może. Dobra, no to tutaj goniec D6, oczywiście gram. A zaraz, nie zwróćcie uwagę, uwagi, że jest bicie tutaj. Jakby mi zbił, to bym stał gorzej, o wiele słuchajcie. Dobra, skoczek E4. Spróbuję zdjąć tego gońca. Teraz, jak mi zbije tutaj, to już będę miał opcję na F2. Ewentualnie na wybicie gońca. W ogóle skoczek E4, to mam opcję na wybicie gońca. No to już popełniłem błąd, muszę się bez bicia przyznać. Bijemy tutaj tego okropnego gońca. I może A5? A5, dlatego, żeby spróbować zagrać tu. Ewentualnie, żeby po wybiciu na C5 nie było ruchu B4. Dobra, przeciwnik tutaj chce mnie e, atakować, no to chyba F6 załatwia sprawę, tak mi się wydaje. Nie ma to chyba większych problemów teraz po tym ruchu F6. Skoczek będzie raczej musiał wrócić tutaj, e, goniec na A6. Choć z drugiej strony to wieża będzie miała tutaj pole E6, to może goniec D7, wieża A na E8. O, widzimy, że skoczek też chce sobie podziałać. Dobra, zagramy sobie C4, czy zbić? Nie, no C4, C4. Jak tak zagra, to wtedy pomyślę, czy nie zbić tego skoczka w ogóle. Czy nie mieć go z głowy. Ale już widzę, że no, jest większy opór, słuchajcie. Jest większy opór. Bić to, czy nie bić? O, no, to jest pytanie. Może G6 jeszcze zagrać, żeby Hetman mi tutaj nie patrzył. Dobra, wybijemy to. Wieża B8 sobie zagrajmy, żeby celować w pionka, wykorzystać jednak tę wolną linię, którą mamy. Zobaczcie, jakby nie było ruchu A5, to on by zagrał mi B4, co? Nie widziałem takiego prostego zagrania w ogóle. Wstyd. Wstyd Krzysztof. Nie muszę bić. Bo jak zbiję, to on mi wtedy będzie kontrolował tego pionka mojego. Zastosuję może taki ruch. Spróbuję wymienić Hetmany, jak się to uda, on mi zbije. Ja wejdę tam z wstępem. On obroni, to wierzą, to uwierzą. I oddam pionka. Słuchajcie, tak zrobię. Yy, może się to trochę wydawać trudne. Nawet dla mnie jest trochę takie bym powiedział, yy, mało widoczne. Ale spróbuję tak zagrać. No przeciwnik gra po prostu na piony, a ja próbuję grać na, yy, na inicjatywę. Czyli oddać chwilowo pionka. Te trojaczki oczywiście nie są jakieś tam super wybitnie groźne. Tylko że tak, mój goniec jeszcze nie wyszedł, ale on nie musi chyba jeszcze wychodzić. Tak mogę zagrać z stępem. On tak przywali. Z drugiej jednak strony trochę tego... No właśnie. Może tak po prostu. Myślę, że tak. Tutaj, jak on zbije, to zastanowię się, czy nie bić pionkiem. Bo jak zbije pionkiem, on zagra tu, tu będzie chciał iść. Ja zdążę zagrać wieżą i wziąć tego będzie wieżówka z naciskiem. Dobra, idziemy na szybko w tej sytuacji. Aha, jeszcze tutaj jest opcja. Oj, Krzysztof, nie popisałeś się. Chyba to nie, był, nie była to dobra droga. No ale nie pozostaje mi nic innego teraz, jak zagrać wieża C8 i nacisnąć na tego pionka. E, oczywiście. Grozi teraz A4 i naciśnięcie na tego pionka. Słuchajcie, ja sobie tak głośno myślę, to nie znaczy, że na przykład te plany, co mówię, to już koniecznie muszą być totalnie złe, może one są względnie OK. Albo można by było zagrać lepiej. Wszystko jest oczywiście możliwe. Zawsze silnik nas tutaj może wspomóc w tych analizach. Ale ładnie zagram muszę przyznać tutaj zagram, on tu zagra i zagram tu. No dobra, ale wezmę pionka. Dobra, gramy tak. I goniec D7. I nawet C6 nie może. To znaczy, może ja po prostu wybiję wtedy, wyrównam pionki, a jakaś tam aktywność wieży i pioneczka trochę zaawansowanego jest. Także, no, na podstawie już tej partii mogę powiedzieć, że. Końcówki szachowe są niezwykle istotne, bo zobaczcie, co z tego, że nauczymy się debiutu, jak ktoś nam zmieni jakieś 2-3 ruchy w debiucie, nie będziemy wiedzieć jak się zachować, dostaniemy od razu gorszą pozycję albo będziemy grać w ogóle jakieś bzdurki, dojdziemy do końcówki, a w końcówce nie wiemy jak się zachować. No właśnie, trenowanie końcówek też jest ważne. Takie ogólne zasady oczywiście warto znać, ale to potem się opiera wszystko na liczeniu, liczeniu wariantów. No dobra, jest tutaj obrona. W takim razie zagramy sobie wieżą na C2. Będę tutaj atakował, i tutaj. Król jest zawsze blisko. No dobra, to teraz mam króla tutaj. Mam króla na E6. I jeśli on zdwoi wieżę. Nie zdwoił. Aha, ten pionek go interesuje. Dobra, gramy tak, bo jak odbiję to, ja będę bronił tutaj. Może nastąpić szach, oczywiście w końcówkach liczenie wariantów, liczenie, 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 no tutaj muszę zagrać, wieża raczej powinna złapać aktywność, ja bym na jego miejscu tak grał, on tak nie zagrał, no to gramy tu, żeby próbować zbić tu pionka lub no to zbijam, ha, bardzo sprytnie, no ale muszę odbić pionka, nie ma wyjścia, chodzi o to, że jak on wybije, to będę musiał zagrać tu, bo on zagra wieża D3, będzie mnie atakował, ale podprowadzę wtedy króla z pionkiem, więc to będzie ten plus, jest pionek więcej. Tu bardzo mnie kusi zagranie, on odejdzie tutaj, zagram tu. On mi weźmie tego, ja wezmę tego. Podejrzanie. Lepiej chyba na spokojnie zagrać tak. Aha, wieża B3 zawsze będzie stała. Dobra, idę królem najpierw tu na C4. No i idę królem jak najwyżej. Tu się nie ma co zastanawiać. Idziemy pionkiem jak najwyżej. No, i oczywiście jest wieża B3. Czyli tak widać, że mój, e, moja wieża gra pasywnie w tym układzie. I jak tu się teraz zachować? Mogę tak zagrać. E, I on na pewno zbije tu. Mogę tak zagrać. Tak, tak zagramy. Musi być teraz aktywność. Oddaję pionka za kolejną aktywność. Pionek jest troszkę już podparty. Jest wyżej. Co? No, to nie na no to wygrana pionkówka. Bo jest pionek więcej po prostu. On powinien przede wszystkim wziąć pionkę, jak tam by chciał, jeszcze próbować cokolwiek zrobić. Nawet mogę sobie F5 zagrać i przyblokować, już zobaczcie te trzy pionki, bo jak zagra tak to ja jednego biorę. I mam mnóstwo temp jeszcze w zanadrzu z tyłu, pionkami w razie czego. No ale tutaj to już jest nieprosta sprawa. Jak mam tempa do przodu, to na spokojnie tutaj sobie już będę to wszystko kontrolował. Kolejne partie ciekawe, myślę. Takie jeśli chodzi o naukę. Mam nadzieję, że troszkę tutaj pomogłem co niektórym w jakimś, jakichś tam kwestiach. No i co teraz? Teraz mogę po prostu przeciwnikowi zabrać tempa. Zagram sobie tak, bo jak tutaj to bicie, zawsze mam jedno tempo w zanadrzu. Ok, mogę też w sumie tym pionkiem zbić, zbiję w sumie tym, dlatego że tu będę mógł zrobić przełom kolejny. No i tak zrobimy. I ten pianek będzie szybko zasuwał. No to sobie pójdziemy do góry. On pójdzie tu, ja pójdę tu i jest na końcu mat. Okej, okay. mamy to. Kolejny odcinek speedruna za nami. Myślę, że będzie ich trochę więcej teraz, gęściej, że tak powiem gdyż no wiele się będzie działo, przypominam śledźcie social media to będziecie w temacie a będzie na pewno fajnie. Dzięki serdecznie za uwagę no i do następnego razu cześć